wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. W ostatnich miesiącach wielu z nas podzielało doświadczenie pewnej tęsknoty. Tęsknotę za wspólnotą, za innymi ludźmi, za kontaktami społecznymi. Ale niestety pojawiło się dość powszechnie inne doświadczenie. Chodzi mi o doświadczenie śmierci i to tej, którą nazywamy przedwczesną. Może ty również w ostatnich miesiącach żegnałeś kogoś bliskiego, kogoś, kto wszedł do szpitala o własnych siłach, kaszląc z gorączką, ale już z tego szpitala nie wyszedł. A może oglądając Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i mecz Danii z Finlandią, widziałeś młodego 29-letniego mężczyznę, który pada nagle na murawie, a jego serce się zatrzymuje. Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię. I dlatego właśnie ośmielam się nawiązać do ofiar epidemii i do przypadku, na szczęście, szczęśliwie odratowanego Christiana Eriksena, żeby to powiedzieć. Chrystus rzucił światło na nasze ludzkie życie i przez to, dzięki Niemu, dzięki Jezusowi, nasze ludzkie życie nie pozostaje już dłużej w cieniu śmierci. Ewangelia opowiada historię dwóch osób. Jedna z nich to kobieta, która od 12 lat cierpi na chroniczny krwotok. Druga to 12-letnia dziewczynka leżąca na łożu śmierci. Cierpienie i śmierć. Według objawienia to właśnie zepsucie ludzkiej natury. To zepsucie polega na tym, że człowiek nie jest w stanie osiągnąć, doświadczyć tego celu, który został mu dany przez Stwórcę. Nie jest w stanie doświadczyć w pełni swojego życia, swojego przeznaczenia. A dlaczego? Dlatego, że śmierć, cierpienie są jak mgła, przez którą bardzo trudno zobaczyć Bożą miłość, zobaczyć pełnię życia, do której nas Bóg zaprasza, zobaczyć sens naszego istnienia. I tak zwiedzony przez szatana człowiek sadza Boga na ławie oskarżonych. A przecież w Księdze Mądrości czytamy, że śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Czyż jednak nie umierają wszyscy ludzie? Owszem, ale doświadczają śmierci w różny sposób. Jedni doświadczają jej jako złowieszczego końca swojego istnienia, a inni jako etapu na drodze. Jezus Chrystus rzucił światło na nasze życie, na naszą nieśmiertelność. Jezus Chrystus rzucił światło na tych wszystkich, którzy żyli w mroku i cieniu śmierci. On, jak mówił święty Efrem Syryjczyk, podeptał śmierć tak, jak się depcze drogę. Jak ty patrzysz na śmierć, jak jej doświadczasz? Jako końca czy jako drogi? Doświadczasz jej w taki sposób, w jaki doświadczają jej ci, którzy nie ufają Bogu, czy w ten sposób, na który pozwala ci zmartwychwstały Chrystus? A co z kobietą i dziewczynką? Jezus pierwszą uzdrawia, a drugą wskrzesza. To zapowiedź Jego zwycięstwa. To zwycięstwo dokona się przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Warto zwrócić uwagę, że dotyk krwawiącej kobiety i dotknięcie zwłok czyniły Jezusa nieczystym w świetle przepisów religijnego prawa żydowskiego. Ale Jemu to nie przeszkadza. On przecież przyszedł po to,
żeby doświadczyć tej naszej zepsutej ludzkiej natury i żeby ją zbawić, żeby nas wybawić od tego zepsucia, żeby usunąć mgłę, która przesłania nam pełnię naszego życia, jaką mamy w Bogu. Niech przez Boże błogosławieństwo, blask Chrystusa zmartwychwstałego rozświetli wszystkie nasze życiowe doświadczenia. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.